To ma chyba wszystko rzucone, co mogła, tak, z takich ochronnych swoich, dobra. Nie wniosę nic więcej. Cyk, cyk. Ja poproszę o farta jeszcze. Pomoc. No dawaj, 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 bufować, bufować. Okej. Zostaw mnie w spokoju. Cyk. Okej. Dobra, ty rzuciłeś wszystko, co miałeś. Co tu jeszcze mamy? Tu jest jeszcze to. Powiedziałem, że ta wersja ma na tyle bogów. Zresztą myślałem, że tego wszystko poprawione. A czy większość rzeczy jest poprawione, jakby nie patrzeć, nie? No ale wiadomo, zdarzą się jakieś losowe bugi albo coś z tego, co jest w ogóle totalnie nieprzewidziane i do widzenia, nie? Ja na przykład mogę być jedną z milionowych osób, które miało takiego boga, nie? Więc. Kto tam wie, nie? Kto tam wie? Żeby nie było. O co chodzi tym razem? Dobra. Dobra, Jan już tutaj wykańczę, widzę. Zaczarowań. Odporności. Rzuć to, nie wiem, na siebie przykładowo. Całkiem dobrze. Przed zwykłymi broniami. Jan się do usług. Cyk. Co tu jeszcze jest? Co tu jeszcze możemy? Przed błyskawicami możesz mi dać. Nie no, jak możesz być jedną z milionowych osób, że kto kupi na Gogu tą samą... Właśnie, i to jest właśnie to, że nie każdy musi mieć tego baga. Pamiętajmy, że jak wychodzą gry, tak czy siak, nie każdy musi mieć tego samego baga. Jest określone grono, że mogą mieć, nie wszystkim się może to pojawiać. Wielokrotnie ten było, można dostrzec to, że jedni mają, drudzy nie mają, jedni to zgłaszają, drudzy to zgłaszają, bo tamto nie ma, tak, w zależności, no nie ma tutaj losu, nie ma takiego konkretnego odpowiednika, że u każdego może wystąpić to samo, nie? No, dokładnie, to, że sprzęt to raz, nie? Ale mówię, no aplikacja też zachowuje się na danym sprzęcie zupełnie inaczej też, nie? Wiadomo, powinna się zachowywać tak samo, ale nie jest tak, nie? Powinny, ale tak nie jest. Dobra. Dobra, przed negatywną energią. Jednak coś tam coś pokasowało, dobra. No trudno się mówi. Pyrdion. Odbiło mi się ziepą. Dobra, idziemy. Popierdzielamy, ile wlezie. Czuję, że się na mnie gapi. Gin! Żal, kar zaufanie jest. Nie! To nie może się tak zakończyć! Nie dopuszczę do tego! O, nie dopuszczę do tego! Załatwiłam cię na tacy! Chyba ci się nie podoba! Lil Alur! Zaszor! Nie masz tyś! Cię to wcale nie jest nudne! Spróbuję! Następnym razem! Pięknie! Och, dziękuję pani. Tak, dziękuję. Myśleliśmy, że to okropne stworzenia zabiją nas. One dokonały rzezi na wszystkich naszych kapłankach. Rzezi na kapłankach? Mm.
A, w ten sposób, że to te... True. Ale za każdym razem, jak coś rzucałem, no, od razu, kurde, coś znikało, więc... Jest jakiś czar, który coś tam kasuje, kurde, moim zdaniem. To jest oczywiście moje zdanie. Mogę się mylić, ale kto wie, nie? Przyszli do świątyni i zabili wszystkie dzieci Rilifana. Och, ale nie Demin, arcykapłanka, ona nadal żyje. Widziałem ją wcześniej, jak walczyła z potworami. Musisz się uratować. Dobra, gdzie jest? Ostatnio widziałem ją w południowo-zachodniej części miasta. Może schroniła się w jednym z tamtejszych domów, nie wiem. Dobra, postaram się znaleźć. Tymczasem Elhan jest przy bramie miasta i wszystkie ewakuuje. Idź tam, a powinieneś być bezpieczny. Tak, oczywiście, zaraz tam pójdziemy. Nice, okej. Okay. Tak swoją drogą... Tak, standardowa taktyka, jak widzę. Wiem, że zbufałem i lutuję, ale... To jest silniejsze ode mnie. Dobra, wychodzimy stąd. Co tylko chcesz. Skoro tak mówisz, będą przeklęte chwile spędzone w tej postaci. Ale dostał tam ciosa. Gin mi tam. O shit, idzie adamantowy. Nie ma litości dla tych, którzy staną przeciw nam. Moje czary działają lekko. Szabra nie jest do niczego. O shit, ale mi nignął. Moje czary działają lepiej. Ta broń jest do niczego. Ja? Adamantowe są odporne na magię, nie? Też. Więc to nam nic nie da zbytnio. Dobra. Gin mi tam! Zdaje mi się, że to wszystko bardzo cię zmieniło. Pięknie. W ogóle do nas nie pasuje. 25 tysięcy expa? Noice! No to mi się podoba. Też jestem ranny, więc dawaj grupowego. Dobra, idziemy. Dobra, quick saving był. Idziemy górą. Gdzie to w ogóle prowadzi nas? Tu jest pałac, święty Rilifana, okej, dobra, to może tędy pójdziemy. O, shit! No chodź, no tutaj... Fakaradża tutaj jest, kurde, normalnie. Tak, jeśli tak chcesz. Odporni na czary. Ciekawe. Dobra, fakaradża, idziemy tutaj. Muszę, twoja siła wskaże mi drogę. Moje czary działają. Dobra, Fakaradżo, pij mi tutaj potkę. Fakaradżo, rzucaj mi tutaj. Też mi tutaj przyzwij jakieś potworki. Okej. Dobra, powinniśmy sobie dać radę. Następnym razem. No gij mi tutaj! Dobra. Marnujesz moje talenty w fizycznej walce. Oh shit! Moje przeznaczenie. Następnym razem. Co jest? Tu, dawaj.
Nie. Tak się nie da. Kurde. What the? Ile tu tego kurde przychodzi? To jest masakra, nie? Osiem tysięcy, okej, dobra. A tu się idzie nieźle się nafarmić, kurde, idzie moim zdaniem. O ty kurde, spadaj mi na drzewo. Dobra, ginąć mi tutaj. Pięknie. Ty mi nie rzucaj kurde jakiegoś podrzędnego czaru, tylko grupowy dygaj. Wiki. No. Nic, nie rzucaj takiego kurde, co tu jest jeszcze? Co tu mamy? Dom kapłana, dom talizmanu. Dobra, idziemy tutaj. Ziepa, zawsze idziesz z tyłu. Najwolniejsza. Dlatego mówi, że twoje kolana są mojego, nie? Tak mówisz? Okej. Co my tu mamy? Tak. Standardowa taktyka, jak widzę. Płaszcz elfów. Krycie się w cieniu. Dobra. Co tu mamy? Strzała lodowa. To jest coś dla Imoen. To jest coś dla mnie. To jest coś pewnie do schowania, moim zdaniem. Albo coś w tym stylu. Coś ten deseń. Nie, to tutaj idzie. A, tak. Nie można. Dobra. No, gratki, nie czwartego poziomku. O kurde, leci z tymi levelami szybciej niż ja. Dobra, kryci się wszędzie. Nie może zabójca magów, dobra. O co chodzi w tych levelach? Po prostu zdobywasz doświadczenie, zdobywasz poziomy wraz ze mną, z moimi postaciami. Taki fajny, miły dodatek. Na razie nie ma to jakiejś większej funkcji, ale jest po prostu, bo mnie się też podoba. Niektórym też się podoba, niektórym się nie podoba. Zależy od człowieka. No? Najwyższy poziom u mnie ma An i ma chyba 62 poziom? Tak. Jak wpiszę sobie wykrzyknik leaderboard, to będziesz miał całą stronę z całą tabelą, kto jakie ma poziomy i tak dalej, i tak dalej. To jest to samo? Tak, to jest to samo. To jest to samo. Dobra. O, potrafię zrobić coś takiego. O, co to jest? Czego on tutaj nie ma? Rój meteorytów, nice. Te dziwne pudełko, które na pierwszy rzut oka rozpoznajesz jako dzieło co? Elfych rękodzielników jest zamknięte i za nic nie da się otworzyć. Na wierzchu znajduje się 5 płyt naciskowych, a na każdej z nich widnieją symbole znane w Sulderaja, elifarze drzewo życia, runek ojca Panteonu i elfi symbol wody. Zaszyfrowany tekst pod runami wspomina coś o kamieniu kapłańskim znajdującym się w komnacie na górze. Może jakaś wskazówka dotycząca zagadki? Poza runami znajduje się napis naturalny porządek zantriumfiuje. Został na razie w pudełko z w spokoju, dobra. Mam jakiegoś questa nawet. Nice. Czyli musimy iść na górę, dobra.
Dawaj, dawaj. Czego tylko pragniesz. Dobra. Jak długo jeszcze masz zamiar się na mnie wyżywać? Chcę, żebyśmy się zatrzymali. Och, zasypiam na stojąco. Chciałabym, żebyśmy się na chwilkę zatrzymali. Jak się dzień kończy, to niech się skończy. Chcę se odpocząć, nie ma gadki. Zatrzymanie czasu, no proszę, nice. Co tu jeszcze dostaliśmy? Kamień elfijskiego kapłana. To święty kamień używany przez kapłanów elfiego boga Rilifan. Na jego odwrocie wypisano fragment zrywu. Od Koraliona wszystko się zaczęło. Rifan wyrósł z gałęzi wodę. O, trzy, dobra, mamy ten, to całe. Dobra. Tego chodzenia. Mam dosyć mówienia i mam dosyć tego... Tego żałosnego ciała. Chcę odpocząć. Naprawdę przydałby mi się odpoczynek. Chcesz? Dobra, saving, dobra. Dobra, jeszcze raz przeczytajmy, co my tu mamy. Czyli tak, od Corellona, czyli jest pierwszy, później Really Fine. Później jest woda, drzewo życia, i Sulesala. Tak, dobrze? Dobrze chyba. Jakoś tak, dobra. Może gdzieś to zapiszę, kurde, po coś nie z tyłu. Bo tego nie pamiętam. Już nawet nie pamiętam połowy. czyli tak. Kore. Rili. Woda. Drzewo. I sulda. Dobra. Dobra. Sylwik jest, więc... Dobra, najpierw jest core. Okej, okay, później mamy... Really. Później mamy wodę. Drzewo. O! Ciskasz ją i pudełko się otwiera. Znajdujesz talizman Really Fine'a. Jest! Okej, okay. To było too easy. To było zdecydowanie too easy. Dobra, ale kto ma talizman? Święty symbol boga elfów. Nice! Co ona ma? Aż załóż, zobaczymy. Co to daje? Wszystko był talizman, Really Fine'a. Nice, dobra. Teraz tak, saving, możemy odpocząć, tak? Dobra. Jest dobrze. Teraz tak, cyk. Zostaw mnie w spokoju. Cyk, cyk. Cyk. Salmu nie potrzebujemy, tego użyj. Cyk. Tak. Ustan za dost. Tu rzuć jeszcze. Nie podoba mi się twoje podejście. Przypominać paskudnego gryfa. Naprawdę? Może się w końcu nie krzyć. Słyszę cię całkiem dobrze. Może być. Czekam na dobra. Dobra, tu jest tak.
Tak, to są wszystkie, tak, dobra. To już ma skończone, elegancko. Czy tu zostało jeszcze? Aha, to jest to, dobra. Cyk, tu jeszcze lakę damy. Ja mnie poproszę. Tu na siebie rzuć. Co tu jeszcze mamy? To na kogoś miałem rzucić? Nie. Dobra. Szar prowadzi mą dłoń. Szar. Dobra. Pół godziny bufowania się, ale to jest najlepsze, co może być. Dobra, tu jest to, tu jest to. Dawaj mi jeszcze. Energii, cyk. Co tu jeszcze jest? To jest to, tego nie musimy, to jest w sumie zbędne moim zdaniem, dobra. Bufnij się jeszcze tak. Coś jeszcze? Nie, chyba nie, chyba nie. To, o, jeszcze to było. I cyk. Dawaj, dawaj. Dobra, lecimy. Cyk. Nic do tego. Ciu, 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 ciu. Dum Demin, tutaj coś będzie na bank, dobra. O, jak mi miło. Twoje marne życie. Krwi i chwały. A teraz przecież nie skrzydzisz damy, prawda? Dobrze, dobrze, dawać ich tutaj. Jak mi miło. Nice. Nareszcie to strażowanie zaczęło robić się nudne. Teraz można wreszcie zająć się zabiciem ciebie. Chyba powinienem podejść do tego oficjalnie. Hej, wy tam. Wszyscy mieszkańcy muszą pozostać w swoich domach pod groźbą śmierci. Arcykapłanka odbiera właśnie zasłużoną karę za swój udział w rzuceniu klątwy na naszego pana. Zginiesz, jeśli choćby pomyślisz o tym, żeby zbliżyć się do jej domu. Aha. Do widzenia. O, ty to taki, kurde? Zbicie czaru. Wyłomik. Pardon, prawda? Odbiło mi się ziepą. I wyłomik jeszcze jeden. No, tu będzie ciekawa walka. Tu będzie ciekawa walka. O, coś przyzwał? Jakiś czar gdzieś komuś coś pousuwał? Tak, coś tam pousuwał. Wykonam to zmyślnie i dokładnie. O, tam się bełty skończyły. Dobra, dobra, dobra. Dlatego to tak. Ty mi tutaj, kurde, tego będziesz ściskał? Proszę cię, kurde. Cyk. Czekam. Bić mi go tutaj. Nie ma litości dla tych. Smród zbiorowiska Rivino. Tak? Ja nie za wszystkim go. Wicyk. Nieznajomi, o ile nie jesteście sługami wygnańca, pomóżcie mi walczyć z tymi potworami. Błagam.
Załatwiłam cię na tacy. Co ty mi tu szarżasz raz? Marne życie! Którzy stoją przeciw nam! Ach, ty przebiegły brat. Załatwiłam cię na tacy. W tej chwili? Wasia Wilson! Kolana już są moje! Przecież nie skrzywdzisz Dany, prawda? Nie ma nawet zadrapania. Nice. Oczywiście. Dobra. Poprosimy o healing jakiś. Jeszcze jeden raz. Jeszcze jeden raz. No, dobra, dobra. Nice, dobra. I o to chodziło. A co my tu mamy? Ooo! Spoko tutaj ten. Dobra, dobra. To może sobie iść do Imoen. Niech sobie ma trochę tych strzałek. To idzie do tego. Elegancko. Imoen ma level jeszcze. Nice. Tak, to będzie dobre. Tu mamy tęczowe klory. O, ojej! Zapalająca chmura. Nice, okej. Dobra, zrobimy sobie to tak, tak. Dziękuję za waszą pomoc, nieznajomy. Wybaczcie mi też, że nagrodzę was pytaniami. Jak się tu znaleźliście? Ludzie z zewnątrz nieczęsto przybywają do naszego miasta. Zapewne przez to, że wygnanie zużywa magii, by nas ukryć. To niemożliwe, byście trafili tu przypadkiem. Znowu nazwali się Rinikusa wygnańcem. Czemu? Elhan nie powiedział, a ja muszę wiedzieć. Elhan jest taki jak wielu z nas i wolałby rozwiązać ten problem bez zaangażowania obcych. Wybaczcie mu jego wahanie, on po prostu chce, żeby wszystko dobrze się skończyło. Zaczyna myśleć, że błędem jest ukrywanie tego przed innymi. Konsekwencje były olbrzymie i okazały się trudne do powstrzymania. Co my tu mamy? Elhan był szczególnie zaniepokojony, żądając pomocy i jednocześnie odmawiając informacji. Interesuje mnie wstyd naszych ludzi z Arenii Kusei Body. Na co zda się nasze milczenie, jeśli miasto zostanie zniszczone, ponieważ nie szukaliśmy pomocy. Jako elf być może zrozumiesz nasze wahanie, jeśli idzie o rozmawianie o tym. Miejmy nadzieję, że drugi raz nie popełnimy tego błędu. Wygnańcy nie zawsze byli tacy, jakimi znacie ich teraz. Kiedyś mieli imiona, o których mówiłabym z dumą i byli tak wartościowi jak inni. Tak mówisz, ale nie udało mi się poznać ich... Co? A, się poznać ich dobrych stron. Dziękuję. Daleko padli o swoje wspaniałe grzędy, raz nie ma w nich nic wartościowego. To przez twoje nieszczęścia. Nie byłoby cię tu, gdyby nie kierowało tobą silne uczucia, a wygnaniec jest dobry w wywoływaniu reakcji. Dobra, sprowokował mnie. Dostarczę to miło i osobiście na krawędzi ostrza. Najsilniejszą reakcją wywołał w nas, jego pobratyńcach, bo skrzywdził nas bardziej niż kogokolwiek innego. Jest przestępcą bez żadnych zahamowań. Tak, był elfem jak my, ale już nie jest. Królowa Elesim wygnała go i pokazał, że sercem nie jest elfem. Był elfem? A Body, czy ona też była w to zamieszana? On i ona byli dobrze znani na elfim dworze. Przynajmniej on był dumą naszej rasy i rodziny. Był najwspanialszym z naszych magów. Tak uzdolnionym, jak tylko może być elf bez boskiej pomocy. Miał nawet przychylność królowej. Dla niego to było zbyt mało. A zatem bardziej już głupca nie rozumiem. Przyczyna, którą mogę uszanować.